Dzień dobry, siemanderko wszystkim. Beduiny wymęczone siedzą tam, o. Ale to nie o nich mowa. Dzisiaj mamy maździorkę, trójeczkę. 1,6 benzinka. Kamik jest zawsze 105 kunia. Moce normalnie niewiarygodne. Tak zapierdala, że aż mu normalnie wywinęło zderzak. I panewki w sumie na drugą stronę. Jak skórki z bananów. Co my mamy? Do wymiany paneweczki. Fajny, prosty silniczek. Wymiana potrwa chuja wiele. No i mamy paneweczki i zobaczymy w ogóle, co to jest. Co to oni zamówili. Przebieg 180 tysięcy. No i okazuje się, że interwały olejowe i paniewki Skorpiela okazały się dziadajskie. Także zaraz to przetestujemy, co to jest. Czy to pasi. Akurat w tym modelu zajebiście się fajnie wymienia, bo miskę zwala się 10 minut i gołe korby. Także jeśli to będzie to, no to wymiana potrwa psi chuj długo. Także podnosimy gruza i bierzemy się za misku. No i tak, moi drodzy widzowie i pan Nywicki, co tutaj zaszło? Przyszły panewki nowe. Wszystko by było fajnie, cieszyłbym się. Tylko szkoda, że ta wielkość jest jakaś dziwna. No ale, co mogę powiedzieć, mój umysł jest tak zajebisty, że pamiętałem, że gdzieś będę miał takie paneweczki. No i jak się umie customować, to się customuje z firmy Volkswagen Audi, oryginałki z 1.8 TFSI. I teraz jest dosłownie pół milimetra, jak patrzyłem suwmiareczką, szersza, ale nie to jest ważne. To jest panewka numer 4. Górna. Panewka numer 4. Dolna. Piękne. Złuszczyło się jak młodemu 16-latkowi z tulejka. Trójeczka górna. Trójeczka dolna. Dwójeczka, ciekawe te panewki, takie trochę kurwa z marchewki, mogę powiedzieć. Najwspanialsze jest to, że wałowi nic się nie stało, wał żyje. Do lekkiej poprawki wał, dosłownie do spolerowania. I co się okazuje? 1.8 TFSI
pasują znakomicie. I co najśmieszniejsze, to są oryginałki z mojego TFSiK, przejechane, jeszcze widać na nich oryginalne. No wiecie co, przejechane 180 tysięcy, jak robiłem remont, to poszły nowe, a te zostawiłem, bo były w stanie idealnym. No i jak się okazało, o, na przykład tak na pałkę, jak się okazało, paneweczka leży idealnie jak stąd. Także fart fartem, jak widać, użyjemy TFSI paneweczki Saudi do Mazdy i też będzie żyło. Także bierzemy się za spolerowanie wału. No i założymy paneweczki z TFSI i będzie zajebiście. A te niestety, co z tego, że nowe, zresztą o, możecie sobie porównać. Tak wygląda nowka sztuka. A tak wygląda z przebiegiem 180 tysięcy. Czekać wytrę. Bo ubełtane olejem. A tak wygląda przebieg 180 tysięcy z TFSI. No. Także użyjemy. Będzie git, będzie jeździć. Także jak zwykle zabawy, zabawy. Śrubeczki już umyte. Do korb. Wszystko ogarnięte. Także chuj. Składamy tą padlinę. Jak można i się chce, to można trochę pomyśleć, pogłówkować i zawsze się coś znajdzie. Także pamiętajcie, o macie jakieś dobre panewy w idealnym stanie, wymieniacie, zawsze zostawcie, bo gdybyście gdzieś coś robili, a nie macie, to zawsze można coś wyczarować. No i teraz tak, przeprowadziłem proces polerowania wału na silniku, no bo miał lekkie skazy, no a teraz jest szyba, można się przeglądać. No i bierzemy się za wycieranie wszystkiego, jeszcze raz to wszystko spłukam, no i wjeżdżamy z nowymi panewami. No. Także można zrobić wszystko na odku. Oczywiście, że można. Tylko trzeba troszeczkę umiejętności i trzeba chcieć. No niestety auto by stało, gdyby nie to, że z TFSI spasowały panietki. Składamy.
Pierwszy start, napukanie silniczka. Dobre. Ciekawe. Panietki kurwa z TFSI pasują. A to ci nowina. Dobre. Zapierdala czarnych kurwa po bezrobocie. Jeszcze mu będę musiał chyba zrobić diagnostykę, bo coś i tak kuleje chyba. Zaraz się na kompie wszystkiego dowiemy. Akurat nie teraz, co pochodzi 10 minutek. Rozgrzeje się, wypuka się na olejku i wymienimy jeszcze raz. To jest kurwa git. Jak widać, panetki z TFSI-ka można do wszystkiego wsadzić. Miodzie. To by było na tyle. Do następnego. No, mażurka pojechała. Mażurka pojechała, jest git. Panietki z TFSI się nadały. No i co mogę rzec? Misja się powiodła. Stare panietki, no nie wiem, co zrobimy, tę golarkę do mięsa czy coś. No nic. Także jestem zadowolony. Paneweczki na śmieci. Autko jeździ. Także trzymajcie się cieplutko i do następnego.